Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania, a pasjonata – nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Autoserwis Nowakowski. Twój samochód w rękach fachowców. Po czteromiesięcznej przerwie w rozgrywkach piłkarze Ruchu Radzionków zdążyli tej wiosny rozegrać zaledwie 2 mecze o punkty, by znów, i to na aż 3 tygodnie, rozstać się z ligowymi boiskami. Powód? Najpierw odwołanie 18 serii czwartoligowych spotkań z powodu złego stanu boisk w regionie. Później przymusowa pauza żółto-czarnych zamiast gry z wycofaniem jeszcze jesienią z rozgrywek LKS-em Kamienica Polska. Tak trochę niekorzystnie dla nas, bo w zasadzie 4 miesiące bez meczu mistrzowskiego, potem 2 kolejki ligowe i w zasadzie 3 tygodnie znowu przerwy do kolejnego meczu mistrzowskiego. No nie jest to dobre, no ale musimy sobie z tym dać radę. Ligowa przerwa na pewno jednak w Radzionkowie nie została zmarnowana. Cidry, które z niezawinionych przyczyn miały kilka problemów z wypełnieniem planu sparingowego w zimowym okresie przygotowawczym, teraz mogły nadrobić te zaległości. Dlatego trener Wojciech Osyra zdecydował się na rozegranie meczu sparingowego z liderem czwartej grupy katowickiej okręgówki Tęczą Błędów. Ruch po dobrym meczu wygrał pewnie 4-1. Myślę, że coś drgnęło. Zrobiliśmy krok do przodu. Chociaż nie chcę tutaj zdradzać jakichś szczegółów taktycznych i tak dalej, no ale myślę, że to był pożyteczny sparing, strzeliliśmy 4 bramki. Jakiś tam rytm meczowy został zachowany, oceniam to na plus. Założenia były takie, że mieliśmy potraktować ten mecz jako mecz typowo rozgrywkowy, nie jako gra kontrolna, nie jako sparing. I tak też chłopcy do tego podeszli, widać było determinację, zaangażowanie, no i pomysł na grę, no i wynik akurat, biorąc pod uwagę te aspekty, o których wcześniej wspomniałem, no ułożył się tak, jak się ułożył. Lider każdej klasy rozgrywkowej, czy to jest A klasa, okręgówka, trzecia liga, musi coś prezentować. Te wyniki nie są w przypadku. Tak samo wydaje mi się jest z Tęczą. Oni robią dużo punktów, nie przegrywają, nie przegrywali przynajmniej w tamtej rundzie meczy. Dlatego to był solidny sparring partner. Zresztą patrząc na skład Tęczy Błędów, to jest prawie połowa kadry ubiegłorocznego zespołu Górnika Piaski, który bodajże był tam na drugim miejscu. Dlatego to nie byli chłopcy z przypadku, to był dobry zespół, dobry sparring partner i na jego tle myślę, nie wyglądało to najgorzej. Ruch pauzował w tym czasie nieco krótszą przerwę w grze o ligowe punkty. Mieli ligowi rywale, którzy tydzień temu rozegrali 19. kolejkę spotkań. W tym czasie w tabeli przewaga pierwszych Cidrów nad drugimi w stawce Zielonymi Żarki stopniała do 3 oczek, ale Radzionkowianie mają w zapasie 1 mecz zaległy. Patrząc na to, co się działo w zeszłej rundzie, gdy gdzieś tam z drużyny, które były za Ruchem Radzionków, miały mniejszą stratę punktową. Myśmy grali, lubimy grać na takim lekkim stresie. Myślę, że wtedy też podejście do meczu jest trochę inne. To jest wszystko psychologia, to siedzi w głowie. Myślę, że akurat w naszym przypadku powinno to działać tylko mobilizująco, dodatnio mobilizująco. Skupiamy się na tym, na naszym najbliższym meczu i to jest dla nas priorytet. Chcemy tą ligę wygrać. I to jest nasz cel, a czy sytuacja jest taka, że mamy mecz mniej, czy więcej, czy przewaga tyle, czy nie interesuje nas to. Mamy kolejny mecz, to jest dla nas najważniejsza rzecz, na którą się musimy skupić i to jest dla nas jakby cel nadrzędny. Ruch na ligowe boiska wróci w sobotę. O 16:30 żółto-czarni zmierzą się w Poraju z tamtejszą Polonią. Jesienią górą byli Radzionkowianie, którzy efektowną wygraną 4-1 uczcili obchodzony wtedy jubileusz 95-lecia istnienia Ruchu Radzionków. Rewanż wcale nie zapowiada się łatwo, ale do meczowej kadry wracają Piotr Rocki i Adam Giesa, którzy powinni znacznie wzmocnić siłę drużyny trenera Wojciecha Osyry.